Od zarania dziejów komunikacja wodna była najtańszym środkiem transportu. Już w czasach średniowiecznych drwęca była drogą wodną, którą lokalni kupcy spławiali towary do Gdańska i dalej Bałtykiem w świat. Jej znaczenie jeszcze bardziej wzrosło po opanowaniu ziem przez zakon krzyżacki. Wzdłuż rzeki Drwęcy powstały warownie krzyżackie, mające ją ochraniać od strony Mazowsza, a nad rzeką powstały liczne przystanie, place przeładunkowe, rozrastały się przedsiębiorstwa kupieckie. Szczególnie cenionym towarem było drewno oraz produkty drewnopochodne. W latach 1311-1324 powstaje z inicjatywy mieszczaństwa Zalewskiego kanał Dobrzycki łączący jezioro Ewingi z jeziorem Jeziorak. 10 lat później zakon krzyżacki nadaje przywilej wyłączności na korzystanie z kanału mieszkańcom zalewu. Coraz większy popyt na drewno oraz bogate w jego zasoby pojezierze Iławskie zaczęło coraz bardziej interesować kupców gdańskich. W XV wieku narodził się pomysł połączenia z Drwęcą jezior pojezierza Iławskiego. Planowano kanałem z wykorzystaniem śluz połączyć jezioro Szeląg z rzeką Drwęcą. Pod koniec XVIII wieku zaczęto się zastanawiać nad połączeniem jezior pomiędzy Ostrudą a Elblągiem. Największy problem stanowił wyrównanie poziomu wód pomiędzy jeziorami leżącymi w okolicach Ostrudy, Iławy i Miłomłyna, a zwierciadłem jeziora Drużno. Niezręczne połączenie mogło całkowicie wysuszyć płytkie jeziora leżące powyżej jeziora Drużno. Nadranie kanału między Ostrudą a Elblągiem powstały śluzy i pochylnie. W latach 1921-1931 zmodernizowano śluzy Miłomłyn, Zielona, Ostruda. Zmodernizowano także jazy oraz bramy ochronne. W miejscu konstrukcji drewnianych powstały betonowe, utrzymując przy tym system hydrotechniczny kanału oraz jego dotychczasowy model. Nasza ekipa zaczęła wyprawę w Elblągu, a zakończyła ją w Buczyńcu, na ostatniej pochylni. Kanał Elbląski to najdłuższy kanał żeglowny w Polsce. Jego długość wynosi 83,3 km, z czego 43,82 km to kanał sztuczny, a 39,48 km jeziora. Całkowita długość kanału z odgałęzieniami wynosi 144,3 km. Przy budowie kanału Elbląskiego wykorzystano jeziora leżące na różnych wysokościach między Ostrudą i Zalewem Wiślanym. Różnica poziomów sięga 100 metrów. Unikatem na skalę europejską jest 5 pochylni, którymi zastąpiono śluzy. Statek wpływa na specjalną platformę, a następnie po szynach przetacza się na drugą stronę wzniesienia. Projektantem i realizatorem kanału był Georg Jacob Stenke, który przyjął zlecenie Fryderyka II, pragnącego połączyć szlakiem żeglownym Prusy Wschodnie z Bałtykiem. Podczas robót hydrotechnicznych wyrównywano poziomy wód w zbiornikach na trasie kanału. Obniżono poziomy luster wody do poziomu jezioraka 99,5 metrów nad poziomem morza. Takie działania były przyczyną obniżenia poziomu wód kilku jezior nawet o ponad 5 metrów. Pochylnie kanału 1. Pochylnia Całuny, długość 13,83 metrów 2. Pochylnia Jelenie, długość 21,99 metrów 3. Pochylnia Oleśnica, długość 24,20 metrów 4. Pochylnia Kąty, długość 18,88 metrów 5. Pochylnia Buczyniec, długość 20,62 metrów. Przy pochylni Buczyniec znajduje się Muzeum Historii Kanału, gdzie jest opisana cała historia kanału. Podczas rejsu dowiemy się wszystkiego na temat tych pochylni. Zapraszamy na rejs.